Zjadka. Dzień dobry. Cześć Jarek, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Eliza Michalik, w nowym roku wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Potwujemy sobie trochę o pomyśle na ustawę o przemocy w polskiej rodzinie i o zmianie, takiej zmianie, która dopuszczałaby jednorazowe pobicie bez żadnej konsekwencji. I wydaje mi się, że to jest świetny pomysł. Tak? No mi się też tak wydaje. Na przykład ktoś mógłby wejść do Sejmu i skopać seksistowski tyłek. Dokładnie. Komuś tak jednorazowo. No ale zobacz, on jednorazowo sprawdzi. Gwałcisz raz, ukradniesz raz napadniesz na bank, raz ukradniesz piękne auto Onetu i bezkarnie. No, ale raz możesz to zrobić. Państwo ci wybaczy. Dlaczego od razu krzyczeć? Świetnie. Choć jak usłyszałem wczoraj, że zrobiła to kobieta z Ministerstwa Rodziny, która odpowiadała za to, żeby ten projekt legislacyjny wyglądał jakoś, bo przez chwilę myślałem, że to fake, ale później okazało się, że stoi za tym konkretny człowiek, konkretny polityk, kobieta w tym przypadku, co też jest, myślę, ważne, która jeszcze niedawno mówiła, że rodzina jest dla państwa najważniejsza. To co to znaczy dzisiaj? No wiesz, bo rodzina to wymaga definicji dla bardzo wielu ludzi. Rodzina, no to jest właśnie taki twór, w którym rządzi mężczyzna, a kobieta musi być podległa. Ja w ogóle mam kłopot jako feministka, bo ja mam ciągle taką sytuację. Też jesteś feministką? Dominik feministka, ja feministka, ty feministka, to same się feministki dobrali. W tym aucie. Spurek zaraz przyjdzie, kolejna feministka Łapanowskiego, namówimy na feminizm. Zaczynasz rok kobieco. No i to jest tak, że jak jesteś feministką, sam o tym wiesz, bo jesteś feministką, dokładnie, to zawsze ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak triumfalnie, mówi, widzisz, tak promujesz te kobiety i zobacz, Pawłowicz, Kępa, a teraz jakaś babka w ministerstwie rodzinie. I zobacz, co one robią kobietom, czy nie lepiej są faceci. Ja wtedy zawsze mówię, że feminizm nie polega na tym, że promujesz, premiujesz kogoś ze względu na płeć, tylko na tym, żeby kobiety miały po prostu równe szanse w życiu społecznym i politycznym. To oznacza, że jeśli mężczyzna i kobieta mają takie same kompetencje, to nie wybierasz mężczyzny ze względu na płeć, tylko wybierasz osobę, która jest po prostu lepsza. Więc kobiecość niestety w niektórych przypadkach, tak jak bicie, nie ma tu nic do rzeczy, ale pani minister Rafalska chroni rodzinę, dlatego że w tym projekcie przemoc w rodzinie została zastąpiona sformułowaniem przemoc domowa. Czyli widzisz, rodzina jest wyjęta już spod przemocy. Zobacz, to już nie domowa, jest przemoc w rodzinie, to domowa, jest przemoc domowa. Ale domowa to może oznaczać, że w ten sposób, jeżeli żyje dwóch facetów pod jednym dachem, no to tam właśnie też dochodzi do przemocy. Czyli no tak, jest jednak coś dobrego w tym pomyśle. Ale i to w tych złych konkubinatach, a nie w rodzinie. Konkubinatach to jedno, ale w złych związkach, gdzie jest, jakby to usłyszał nowy wiceminister cyfryzacji, to by było dopiero. Nie, no ja myślę, że oni mają bardzo zbieżne poglądy z panem Andruszkiewiczem, dlatego kto? Że ja ona sobie i Rafalska i tak, tak, ale ja weszłam sobie, bo pan Andruszkiewicz jest przecież nadal członkiem Ruchu Narodowego i był szefem Młodzieży Wszechpolskiej. Ja sobie od czasu do czasu czytam takie dokumenty jak programy, nawet Ruchu Narodowego. Jak mam zły dzień, to sobie czytam. Jak mam zły dzień albo dobry, to do kawy. I wczoraj to zrobiłam, żeby sobie odświeżyć i weszłam na stronę Ruchu Narodowego i sobie poczytałam ich deklarację, ich program. Bardzo państwu polecam, bo to jest takie pouczające. Więc tak, to jest rodzina rozumiana jako kobieta, mężczyzna siedząca w domu, opiekująca się dziećmi, łagodna, dobra i miła mężczyzna. A jak który jest niemiła, to dostanie i no ma jak jest dalej niemiła, cicho. To jednorazowo tak, może dostać. Ale zobacz, tak myślę sobie o tym, co komu strzela dzisiaj do głowy, żeby coś takiego w środku Europy w XXI wieku, w 2019 czy 2018 roku napisać i dopuścić w ogóle taką możliwość, że coś takiego nie powinno spotkać się z żadną karą. Ja wczoraj siedziałam w moim programie z Barbarą Nowacką i po prostu nie mogłam uwierzyć, że my rozmawiamy na ten temat, czy można jeden raz pobić kobietę, ale nie tylko pobić, też zgwałcić. Krzysztof Brejza na to zwrócił uwagę, że zgodnie z tym projektem tak naprawdę możesz zgwałcić żonę na przykład raz i też się nic nie stanie, bo to wtedy nie jest gwałt. Czy tam jest jakaś definicja, dlaczego raz nie ma zaboleć? Powiedz mi. Nie, no bo to musi być powtarzalna jakaś czynność i tyle. No, czyli to jak jest nie jesteś recydywistą, słuchaj, w gwałcie albo w biciu żony, tak, to jesteś okej. Okay. Znaczy moim zdaniem pierwszy raz powinien być karany najgorzej, bo to jest tak, że pierwszy raz, jeżeli od razu nie dostaniesz po łapach, nie zobaczysz, że to nie jest zachowanie, które się cieszy akceptacją, że za to zachowanie możesz iść do więzienia, no to się rozwija w człowieku taka skłonność do powtarzania tych zachowań. Ale słuchaj, to jest, ja skończyłam teraz czytać w czasie świąt książkę Agnieszki Lisak, którą polecam, bo ona pisze fajne książki. Ona, słuchaj, ona pisze książki historyczne. Miłość, kobieta, małżeństwo w XIX wieku. Akurat tę książkę skończyłam czytać. To jest świetna książka, którą polecam, bo to ona jest bardzo dobrze napisana. I tam jest taki opis życia codziennego kobiet w XIX wieku. Tak między tam 1850 a 1906 powiedzmy. To jest nieprawdopodobne, bo jak to jest to samo, co jest w tej Polsce. I to, co mówią ludzie Prawa i Sprawiedliwości, i to, co mówią ludzie typu Andruszkiewicz, i to, co minister, mówi Ministerstwo prosił, Rodziny, dobrze, pan minister. Używała tak? słowa minister Andruszkiewicz, dobrze? Wiceminister.
No to to jest to samo, co było w 1850, 60, no, ale, 70. Ale oni wtedy mówią, kobiety, że oni pilnują tradycyjnego stylu życia, więc... No. Wtedy kobiety były dokładnie tak samo traktowane. No były, teraz mamy może trochę lepiej, bo na przykład w 1870 nie roku... Nie mogłabyś być moim gościem. Ja nie mogłabym być twoim gościem, ponieważ nie mogłabym wyjść z domu... Ty w ogóle nie mogłabyś być feministką. No nie, to w ogóle... Słuchaj, ja bym nie mogła wyjść z domu bez przyzwoitki w 1870 roku. Dlatego chodzę zawsze musiałabym z domnikiem. Z jakąś służącą chodzić, bo inaczej... Gdybyś mnie spotkał na ulicy i się przywitał, to byłabym posądzona o nieobyczajne zachowanie. I mogłabyś dostać bez konsekwencji. Straciłabym reputację i nie mogłabym wyjść za mąż, co jak wiadomo byłoby moim celem życia. No i to są dokładnie... Aha, przemoc w rodzinie nie była wtedy karana, nie była przemocą. Mąż był traktowany jako władca żony, mógł ją pobić, mógł ją zgwałcić. Zresztą był to taki cichy dramat wielu kobiet, które były ofiarami strasznej przemocy. Wszyscy o tym wiedzieli. Wiedzieli o tym lekarze, którzy opatrywali pobite, ciężarne kobiety na przykład. I nikt nic z tym nie mógł zrobić, dlatego że było takie prawo. Wiesz, prawo jest bardzo ważnym narzędziem. Ja myślę, że dlatego wrogowie kobiet, bo moim zdaniem tacy ludzie są wrogami kobiet, chcą zmieniać to prawo, bo wiedzą, że prawo jest bardzo ważnym narzędziem do uciszenia kobiet. Bo słuchaj, kim jest obywatel, którego można raz pobić bez konsekwencji, tak już poważnie mówiąc? To jest podobywatel, to jest obywatel drugiej kategorii, bo jeżeli ty jesteś mężczyzną, i ciebie na ulicy nie można raz pobić bez konsekwencji, a mnie można w domu pobić bez konsekwencji, to ja jestem gorszą obywatelką niż ty, jestem gorszym człowiekiem, tak? Ale wracam też do pytania, dlaczego właśnie, albo inaczej, chociaż to trudno pewnie rozpoznać, co się musi dziać w głowie kobiety, która pracuje w Ministerstwie Rodziny i dopuszcza taką możliwość w oficjalnych papierach, które mają być obowiązującym prawem. Co, ja to zawsze... Bo to, że premier odwołuje tę tweetem i mówi, no dajcie spokój, wrzuciłem to, popracujmy nad tym jeszcze, a z kolei Ministerstwo Rodziny mówi, wiecie co, trochę za wcześnie to wyszło od nas. I to jest jedyny ich komentarz. No oni udowadniają, wiesz, z jednej strony to dobrze, bo oni udowadniają, jak bardzo kłamią i wprowadzają nas w błąd, przepraszam, mówiąc, że stali się tacy bardzo europejscy, że wchodzimy do Unii, drugi raz zostaniemy wprowadzeni do Unii, jak powiedział pan premier Morawiecki, bo pierwszy raz to było za mało. To się nie liczy, a poza tym to był Miller. Ja nie podejrzewam Polaków, którzy są bardzo inteligentni, żeby się dali na to po raz 782 nabrać, ale jednak gdyby istniało takie ryzyko, no to oni udowadniają, że... No nie, bo ja sama byłam na Sylwestrze ze znajomymi. Ja bym nie przeceniał tej wiary w to, że nie dadzą się ponownie oszukać. Co z Sylwestrem? Nie, no Sylwester był taki bardzo polski w głównym nurcie, więc wydaje mi się, że naprawdę nie przeceniałbym tego, że ludzie tak dalej nie dadzą się namówić. Ale bo dzisiaj pan premier, odwołując pomysł takiego, a nie innego napisania ustawy o przemocy w rodzinie, właśnie pokazuje, że dla nich to jest najistotniejsze. Tylko co innego jest napisać to w tweecie, a co innego dopuścić taką rzecz u siebie w resorcie. No. Co innego jest powiedzieć, jesteśmy proeuropejscy, wprowadzimy was ponownie do Unii, a co innego wpuścić takiego ksenofoba, takiego homofoba jak Andruszkiewicz do ministerstwa. No z Andruszkiewiczem to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo dziennikarze superwizjera TVN doszli... Powiedziałeś znowu nazwisko bez funkcji. Bardzo bym cię prosił, żebyś uważała na to. Wiesz, chyba nie poważam tego pana na tyle i jakoś będziesz tak nie czuję, że jest do moim wiceministrem. Będziesz chciał jakieś pojechać do Białegostoku, żeby ludzi sprawdzić prawdziwą tkankę polską, która tam występuje. Wiesz co, Białystok ma strasznie dorobioną gębę niestety przez tę prokuraturę białostocką i ten sąd. Ja bywam często na Podlasiu i tam są fantastyczni ludzie. Nie widzę tam śladu na co dzień takiej ksenofobii. Niestety najlepszych zabieramy do Warszawy i dajemy im pracę w ministerstwie. Nie, to jest taki, słuchaj, region, co się rzadko w Polsce zdarza, że tam prawosławni, katolicy, protestanci, ateiści żyją ze sobą i to żyją ze sobą od stuleci, a niestety kilka instytucji państwowych robi straszną gębę temu regionowi i tym ludziom, a także prokuratura w Białymstoku notabene zgubiła tom akt, bo to jest poważniejsza sprawa z Andruszkiewiczem, nie wiem czy do was to w ogóle widziałem dotarło, to wczoraj, tak. Zgubiła tom akt dotyczący wyborów samorządowych w 2014 roku i fałszowania podpisów, konkretnie tom dotyczący pana Adama Andruszkiewicza. Nie, potrafisz. I tam są zeznania 12 świadków dotyczące fałszowania podpisów. Nie fałszowania, bo fałszowania. I swoją ten drogą... tom zginął. Przepraszam, ale... Jarek, ty w ogóle dzisiaj śmiejesz się. Nie śmieję się. Słyszałem rzeczy wczoraj i próbowałem zrozumieć, co mówi wiceminister cyfryzacji i rzeczywiście najwięcej widzów prosi o tłumaczenie na polski. Co ja zrobię? No? Ale że on tak nie wyraźnie mówi. Ja, on pisze tweety, więc on nie musi być wyraźny. On ma fanów. On ma i tak miliony. Dalej. Ja się zastanawiam, słuchaj, bo on ma chyba 180 tysięcy obserwujących na Twitterze, miał, a ja mam 157. Powołania. Ja nie mam miliony.
milionowych zasięgów, chociaż mam niezłe, a on ma tylko 20 czy 30 tysięcy obserwujących więcej i twierdzi, że ma milionowe zasięgi. No, jak to ale się dzieje? Nie zasłużyłaś na Ministerstwo Cyfryzacji po prostu. Wiesz, ja nie chodzę z tubą po mieście i nie krzyczę ksenofobicznych haseł, które bywają bardzo nośne, więc wszystko jasne. Ale zobacz, wrócę do pytania, jak to jest możliwe, że taki człowiek zostaje taką personą i w ministerstwie pisze się taką ustawę w czasach, kiedy wiadomo, że cicho wokół tego nie będzie. No, że raz już płacić. Kobiety wyszły na ulicę. Nie, no słuchaj, trzeba płacić. Tak, po pierwsze, masz raport ale węgierskiego think tanku. Za co płacisz Andruszkiewiczem? Masz raport węgierskiego think tanku sprzed 2 lat, który mówi, że Andruszkiewicz jest rosyjskim narzędziem wpływu, być może prawdopodobnie nieświadomym, czyli że jego wypowiedzi, jego działania są na rękę zgodne Władimira. Z rosyjskimi interesami. No Tomek Piątek swoją książką wykazał, że mamy nawet ministrów, mieliśmy ministrów w rządzie wpływowych, ludzi jak Antoni Macierewicz i paru innych, którzy też postępują zgodnie z rosyjskimi interesami. Jak patrzę na import węgla, de facto wyprowadzanie nas z Unii, skłócenie nas z instytucjami prawnymi, to widzę, że polski rząd bardzo działa w interesie Kremla. To, co robi polski rząd, nie mówię o retoryce, która bywa antyrosyjska, chociaż też nie do końca, bo tam Kornel Morawiecki, zbliżmy się z Rosją i tak dalej, więc bez przesady. Ale kto to jest Kornel Morawiecki? To jest tylko ojciec premiera. To są pewne podejrzenia wokół Andruszkiewicza, które no, wymagałyby wyjaśnienia. Ja bym w ogóle oczekiwała, że jak się powołuje wiceministra, to ktoś zrobi konferencję prasową. No, wiesz, ale może święta widzisz czasami prasową? W cywilizowanym kraju, nie wiem, w Białym Domu nawet ten Trump, jak robi się konferencję, przedstawia się ludzi, pozwala się dziennikarzom zadawać pytania, dlaczego nie było konferencji prasowej, na której może wyjść dziennikarz na przykład Onetu i powiedzieć, co z tym węgierskim raportem. Pana wypowiedzi są zbieżne z interesami czasie, Rosji. Dlaczego? Kiedy co z pana poglądami narodowymi jest pan teraz wiceministrem? Ale czy pan po zmienił co? Poglądy? W momencie, w którym ludzie życzą sobie jak najlepszego roku, kiedy ludzie są mili, zbliżają się w święta, robić mu przykrość. No po to, że to jest polityka. W polityce nie ma okresu ale bycia widzisz, miłym. Jaka polityka? Przecież to jest człowiek, robota, to jest być praca, bierzesz kasę za moim to. Synem tak naprawdę. I to on jeszcze nie, on musi okrzepnąć, dajmy mu szansę. Może to jest ten pierwszy raz, kiedy słynne pierwszy i ostatni raz, kiedy on zostanie wiceministrem słuchaj. Cyfryzacji, więc dajmy mu szansę. Pierwszy raz nie boli. Jak usłyszałam o tych 100 dniach, że on prosi o 100 dni, po których będziemy oceniać jego pracę, to sobie pomyślałam, no tak, idź do pracy w korporacji, albo w sklepie mięsnym, albo w superstacji, tak jak ja, czy w Onecie, jak ty, i poproś swoich szefów o 100 dni wolnego, żeby dopiero po 100 dniach cię oceniali. A w ogóle, kiedy członek rządu, kiedy osoba publiczna mówi o 100 dniach, to tak jakby prosił, żeby zawiesiła się demokracja. Bo zobacz, o co on prosi. On prosi o to, żeby przez 3 miesiące nie działały wolne media, których rolą jest patrzenie na ręce politykom. On prosząc o 100 dni, mówi, nie działajcie przez 3 miesiące, nie róbcie swojej roboty, wy dziennikarze, nie patrzcie mi na ręce, nie, może nie pamiętajcie, co mówiłem jeszcze miesiąc czy 2 miesiące temu, ale on się nie pamiętajcie moich tweetów człowiek o pedalskich knajpach, no, co on mówił? Warszawka, pedalski, która ma tutaj pod domem na Powiślu pedalskie znajdziesz cholerę pedalskich knajp, no jedziemy koniec, teraz pozamykać to. Po Wiśle, przecież tkanka prawdziwa polska jest na Podlasiu. No, ja bym powiedziała, że tkanka prawdziwa polska jest tylko w Andruszkiewiczu, w Bosaku, który też był wymieniony w tym raporcie, w Korwinie-Mikke, który też był wymieniony w tym raporcie. Swoją drogą, mówiąc o Rosjanach i o raporcie, w którym tacy ludzie jak wiceminister cyfryzacji Andruszkiewicz są wymieniani ale jako agenci wpływu. Jarek, mogę ci wyjść słowo? Zauważyłeś, że problem Rosjan nie istnieje w Polsce. Zauważyłeś, że w całej Europie istnieje problem Rosjan. W Stanach istnieje problem Rosjan, którzy mieli wpływać na wynik wyborów. Zauważyłeś, że tylko polski rząd nie zauważa problemu rosyjskiej propagandy, wojny hybrydowej, tego, że Rosjanie są w internecie i że bardzo dobrze kształtują opinię publiczną, że mogą wpływać no na członków dlatego rządu. Mają swojego wiceministra na partię. W polskim rządzie. Idealne to słuchaj, jest. No, ale wpływają. Był taki fragment w ubiegłym roku odtajnionego raportu CIA dotyczącego finansowania przez Putina partii prawicowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym odtajnionym fragmencie nie była mowa o Polsce, no ale co, sądzisz, że wszędzie się to robi, a w Polsce nie? Że Polska jest jedynym krajem wolnym od wpływów Rosji. Tak, ja uważam, że Andruszkiewicz śmieszne jest w stanie zapracować na swoją obecność publiczną. Ale zobacz, to jest a kraj, są który służby specjalne? Ale abstrahując od zagubionych akt w prokuraturze w Białymstoku o rzekomym fałszowaniu podpisów na listach wyborczych, kiedy startował Andruszkiewicz, to jednak ten facet wystartował, dostał się do polskiego parlamentu, a dzisiaj dostał się do polskiego rządu. No tak, ale Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. No to jest tak, że no też na legalu, no. To jest jakby tak, wiesz, że ja nigdy, argument większości nigdy do mnie nie przemawia, no bo świat zmieniają ludzie często pojedynczy, którzy
najpierw są wyśmiewani, z którym się walczy. Jasne, no Kurski też wygrał na oglądalność większością, tak. No. No, a później dopiero się okazuje, że ci pojedynczy ludzie mieli rację, więc wiesz, dziś gdybym w tej chwili u ciebie ściągnęła majtki i pokazała pupę do kamery, to prawdopodobnie miałbyś najwyższą oglądalność ever, a ja bym do końca życia żyła z reklam na YouTubie potem, bo pewnie byłoby 6 milionów odsłon, ale czy to jest najfajniejsze? Poczekaj, bo Dominik widzę się już przygotowuje. Trudne chyba w wykonaniu tej walce. No rozumiesz? I czego się nie robi dla oglądalności? No ale to wszystko. Rozumiesz, to jest taki mechanizm, że zrobienie najtrywialniejszej, najgłupszej, skandalicznej rzeczy daje ci często większą oglądalność. No ja w życiu nie będę miała tylu lajków, co babki na Instagramie, które sobie robią piersi. A, nic nie szkodzi. Andruszkiewicz jest w polityce odpowiednikiem laski, która jedzie tylko na tym, że zrobiła sobie piersi, tak? To dla mnie tacy politycy to są tacy właśnie ludzie. Oni ściągną majtki, w sensie mentalnym, w sensie politycznym, po prostu ściągają majtki i pokazują goły tyłek i zawsze mają więcej lajków niż facet czy babka, którzy wyjdą i mówią mądrze, oczywiście do czasu, bo wiesz, ściąganie majtek też się nudzi. Za pierwszym razem jest ekstaza, za drugim mogę popatrzeć, za trzecim cię nudzi, a za czwartym nawet nie zwrócisz uwagi. Za czwartym już cię nie wybiorę. Natomiast myślę sobie o Andruszkiewiczu, to nie jest odosobniony przypadek. Jemu się po prostu z tego prawicowego, skrajnego, antysemickiego, homofobicznego środowiska udało wybić. Ale takich Andruszkiewiczów nie tylko w Białymstoku jest sporo. No jest mnóstwo, to prawda. No ale to zmuszasz mnie do trudnej i niemedialnej rozmowy o edukacji, o zmianie mentalności. Nie, nawet nie wiem. O zmianie tylko zastanawiam wzorców. Się na ile dzisiaj, dlaczego w ogóle w momencie, w którym widać, czym to się może kończyć, patrząc po choćby materiały TVN-u. Mamy wybory w tym roku 2019. No ale to jeżeli mamy wybory, ja dzisiaj otwieram gazetę, że od zeszłego roku już wiadomo, że są te wybory i w PiS-ie poproszono, żeby nie było żadnych podwyżek i tak dalej, to dlaczego, żeby wyciszać emocje, tak. To dlaczego dzisiaj taki Andruszkiewicz ląduje w rządzie ku oburzeniu większości? Dlaczego taka ustawa o przemocy w rodzinie powstaje w rządzie ku oburzeniu wszystkich? Ktoś ale nad tym nie panuje, wyjaśnienia mogą być prozaiczne. Ja na przykład, co cię na pewno zdziwi, mam paru informatorów w PiS-ie i mam dobrych znajomych z dawnych, jeszcze bardzo dawnych, kilkunastu lat zanim byłam prawicowych czasów i zanim oni byłam czasami mi mówią różne rzeczy i na przykład w sprawie tej ustawy mi powiedzieli, że Ziobro, który walczy z Morawieckim dosyć ostro, ma swoich ludzi w ministerstwie i że to jego ludzie wrzucili te poprawki, żeby zaszkodzić Morawieckiemu. Ja nie wiem, czy tak było, ale słyszałam to od trzech różnych osób, jakby niewiedzących o sobie wzajemnie, więc podejrzewam, że coś może być na rzeczy. Wiesz, jak jest z projektami. Jest projekt, jest przed świętami, leży w ministerstwie. Różni urzędnicy mają dostęp, dopisują to, co chcą. Mogło być tak. Jest to jedna z możliwych wersji oczywiście. Tylko wiesz, że ktoś po prostu coś wrzucił, podesłał do mediów, jest afera, Morawiecki to teraz stara się wyciszać. Okej, tylko afera? Czasami prozaiczne wytłumaczenia działają. Podejrzewam, że różnie może być. A może natomiast chcą się kłaniać swojemu prawicowemu elektoratowi. To tylko jest drugie zobacz, jest z drugiej strony tak, że coś, czego w zeszłym roku, albo nie pamiętam, czy to był 18 czy nie 17, kiedy Jarosław Kaczyński realnie się przestraszył waszego wyjścia na ulicę. Myślę, że taki projekt ustawy o przemocy w rodzinie może grozi wyjściem. Nie, że byłby pewnie podobnym powodem jak tamto wasze wyjście. No byłby. Byłby. No i dlatego uważam, że to niekoniecznie musiało być tak, że oni to zrobili tak super celowo, ale mogli to zrobić celowo, ja tego nie wiem, dlatego, żeby po wyciszaniu tych emocji i mówieniu, że my teraz jesteśmy tacy proeuropejscy, mógł się zaniepokoić ten skrajny, faszystowski elektorat i może trzeba było nacjonalistów i faszystów trochę uspokoić. A ile, jak myślisz, jest prawdy w tym? Może te twoje kontakty z czasów, kiedy jeszcze nie byłaś feministką? Na ile jest w tym prawdy, że jak Jarosław Kaczyński usłyszał, że dyrektor, biznesmen Tadeusz próbuje założyć własną partię, trochę skłonił się ku elektoratowi, któremu pan dyrektor Tadeusz mógłby przychylić trochę nieba? No, myślę, że bardzo, bo są w ogóle takie plotki, że nowa partia Rydzyka ma duży związek z odsunięciem Macierewicza z rządu. Macierewicz to nie jest facet, który łatwo się poddaje, jest bardzo inteligentny, i zakłada co przyznaje z wielkim bólem. No i tam są takie głosy, które mówią, że gdzieś tutaj próbują odbić Jarosławowi część elektoratu. No pamiętaj, że dla Rydzyka liczy się tylko kasa. To nie jest żaden ksiądz, to jest facet, który tylko po prostu rzeczy nie widziałem z pieniędzy. Słuchaj, interesy możesz robić jako właściwie osoba z każdej branży, branży medialnej, energetycznej, również religijnej. Religia to jest znakomita przykrywka, a w Polsce zwłaszcza, gdzie nie płacisz podatków, masz zwolnienia, masz pewną wiarygodność, już z góry nie prześwietla cię tak bardzo Urząd Skarbowy, Policja. To jest świetna przykrywka dla robienia dużej kasy. Nie ma takiej kasy, której byś nie zrobił pod przykrywką religii i patriotyzmu. Nawet był kiedyś jeden taki klasyk, który powiedział, że jak zaczynają mówić o patriotyzmie, to znaczy, że będą kraść. Ja uważam, że to samo dotyczy religii.
Już mnie przywiozłeś? Ja już będziesz mnie wyganiał ze swojego ciepłego auta na mróz? Najgorsze rzeczy już zostały wypowiedziane. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Trzymaj się. Do zobaczenia. Sylwia Spurek.